kretynizmy, albo najlepsi są ludzie, którzy piszą mi dobre komentarze, a za plecami piszą złe rzeczy. Hejka, witam was wszystkich bardzo serdecznie z powrotem na moim kanale. Dzisiaj mam dla was filmik o tym, jak nie przejmować się hejtem i tak szczerze myślę, że ten filmik będzie dość długi, dlatego przejdźmy od razu po prostu do punktu pierwszego. Czasami będę sobie tutaj zerkać na dół, ponieważ tutaj mam trochę notatek sobie przygotowałam. No i bez zbędnego przedłużania już właśnie zaczynamy punkt numer jeden. Myślę, że ten numer jeden jest najważniejszy i po prostu z moich obserwacji człowiek sukcesu nie ma czasu na hejt. I to jest po prostu przez to, że ludzie sukcesu albo ogólnie po prostu ludzie, którzy mają fajne życie, mają tak napięty grafik, oczywiście w pozytywnym znaczeniu, że po prostu nie mają na to czasu. I ja sama też mogę się zaliczyć do tej grupy, która po prostu wstaje bardzo wcześnie rano, potem idę do pracy, wracam również późno i potem jeszcze trening, ćwiczenia, jakieś inne rzeczy, jeszcze prowadzę oprócz tego swój własny tam biznes, więc jakby to jest bez sensu. Ja dosłownie nie mam czasu, jakby nawet jakbym chciała, oczywiście nie chcę, ale jeśli nawet bym chciała kogoś po prostu zhejtować, to nie ma na to czasu. Wskaż mi osobę sukcesu, wskaż mi jakiegoś milionera, miliardera, który zamiast zajmować się albo pracą, albo już po prostu pasywnym dochodem, który właśnie swój czas, który przeznaczył na zbudowanie tego biznesu, gdzie teraz zyskał ten czas i może go spędzić sam lub z rodziną lub po prostu ogólnie z bliskimi. Czy ten człowiek, który ma miliardy w banku, siedzi na kontach osób, których nie lubi? No ja jeszcze nigdy nie spotkałam się z taką sytuacją i teraz uświadom sobie, że każdy hejt, który dostajesz, każdy hejt, który po prostu jest, nie mówię tutaj w ogóle o konstruktywnej krytyce, mówię tylko i wyłącznie o hejcie. Po prostu jak już znasz ten jeden punkt, to tak naprawdę te wszystkie inne punkty, co ja powiem, są bonusem, to jest najważniejsze. Zawsze będziesz hejtowany lub hejtowana przez osoby, które w życiu bardzo mało osiągnęły. Numer dwa to jest, żeby spojrzeć na wszystko zimnym okiem. Ja mieszkając na zachodzie się tego nauczyłam, żeby patrzeć na rzeczy tak zwane bez emocji i nie przejmować się tymi rzeczami, ale też patrzeć na rzeczy zimnym okiem. Jeżeli kiedyś ludzie mnie po prostu wyzywali przez to, że nie wiem, byłam tam grubsza, bo ja nie byłam jakaś ekstremalnie otyła, ale niektórzy ludzie mnie właśnie tam, nie wiem, wyzywali, wyśmiewali czy coś takiego. Mówię, ci ludzie sami nie byli jakimiś, jak to się mówi, nie byli jakimiś tam fitnessowcami i nie interesowali się sportem, ani nie byli jakoś ekstremalnie wysportowani. No, lecz ja potem, jak już skończyłam tą szkołę, to się po prostu tak wkurzyłam na tych ludzi, że zaczęłam po prostu ćwiczyć i spojrzałam na to zimnym okiem, że kurde, no wyzywali, ale jednak jakaś prawda w tym była i zgubiłam zbędne kilogramy i się czuję super, więc jakby czasami hejter cię wyzywa, bo wie, że jak osiągniesz po prostu swój całkowity potencjał, to już będzie po nim, więc po prostu czasami trzeba zrobić coś, jakby co dosłownie mówi hejter. Ja nie mówię, że jak, nie wiem, pisze ci, że zabij się, to to zrób, oczywiście, lecz czasami, jeśli na przykład mówi o fatalnie ci właśnie w czarnych włosach, fatalnie ci w tych, o wiele lepiej ci było w rudych, ja mam takie, jakby to jest po prostu żałosne. No i to mam po prostu do powiedzenia, że spójrz na to zimnym okiem, ponieważ może jest w tym ziarenko prawdy. Oczywiście ja nie popieram wyzywania, ale jeżeli już dostajesz jakąś krytykę, oczywiście dostarczona w bardzo dziecinny sposób, to jednak może ty możesz wziąć tą krytykę w dobry sposób i przemienić ją na swoją korzyść. Punkt numer 3 to jest, skąd wiesz, ile będziesz żyć? Skąd po prostu wiesz, ile ty będziesz żyć? Jakby to jest naprawdę bardzo dobre pytanie, na które nikt nie zna odpowiedzi i jeśli je zadasz, to właśnie dowiesz się, że nie ma na nie odpowiedzi. Ten fakt, że nie znasz odpowiedzi na to pytanie, powinno cię bardzo motywować, ponieważ wszyscy ludzie naokoło, którzy po prostu chcą dla ciebie źle, chcą dla ciebie jak najgorzej, tu nawet nie chodzi o hejt taki, o jakąś typową rzecz, tylko ogólnie o hejt w sensie na przykład, dlaczego poszłaś na ten zawód, a nie na ten i cały czas ci mówią, żeby zmienić zawód, albo żeby mieć dzieci, albo żeby ich nie mieć, albo coś, jakby to ty jesteś, jakby to jest wszystko twoim wyborem i w sumie to się też na następny punkt chcę powiedzieć zbija, więc może to jeszcze trochę tak włączę, że każdy człowiek ma wolny wybór i bardzo by się wydawało, że ludzie
gdy usłyszą, że wszystko jest wolnym wyborem, to by się bardzo ucieszyli, że wow, ja mam los w swoje ręce, to właśnie bardzo dużo osób nie lubi, jak się im powie, że mają wolny wybór w swoim życiu, ponieważ zrzuca to bardzo dużą odpowiedzialność na człowieka, ponieważ wtedy zamiast... Właśnie to jest bardzo fajny eksperyment, który można zrobić na ludziach, ponieważ bardzo dużo osób wtedy zrozumie, że kurde, spierdzieliłam swoje życie i to jest wszystko mój wybór. Ponieważ jeżeli dowie się, że wszystko jest twoim wyborem, oczywiście niektórzy mają większe predyspozycje lub większe szanse, ale według mnie każdy... Wszystko, co się robi, jest wyborem. No to jest tak niby proste, a tak trudne do wytłumaczenia. Za każdym razem, jak sięgasz po papierosa lub po cukierka, ponieważ ja, mówię, cały czas jestem uzależniona od cukru i po prostu ja to akceptuję, że to jest mój wybór, kiedy sięgam po słodycze, albo... Ja nie mówię, że słodycze są złe, tylko wiecie, takie duże ilości, albo ogólnie, bo ja mam z tym problem, ale ja to akceptuję i ja wiem, że to jest mój wolny wybór i ja się tego nie wypieram. I też jest moim wolnym wyborem, do jakiej szkoły poszłam. Moim wolnym wyborem jest, ile czasu spędzam rano na wstanie, na wyszykowanie się. Moim wolnym wyborem jest wybranie godzin swojego snu. Moim wolnym wyborem jest właśnie, czy napiszę komuś ten komentarz, czy nie. Moim wolnym wyborem jest, czy pójdę do pracy i zarobię, czy zadzwonię, bo mi się nie chce, jestem chora. Wszystko jest moim wyborem. Pójście do dentysty. Ja na przykład też nie lubię chodzić do dentysty, ale chodzę, bo wtedy mam zdrowe zęby i to też jest mój wolny wybór. Czasami warto jest zrobić coś poza swoją strefę komfortu, coś, co jest może straszne, może nawet bolesne, ale to jest po prostu warte. I no, to jest po prostu ze wszystkim i jakoś mnie tak po prostu wziął na taki filmik motywacyjny, żeby wam to uświadomić, że każdy ma wolny wybór. I właśnie jak ludzie was hejtują, to też sobie uświadom, że on swój wolny czas, który może poświęcić na samorozwój, na trening, na przeczytanie książki, na założenie kanału na YouTubie, na nie wiem, posprzątaniu pokoju, bo jak ja miałam też jakieś dziwne stany, to w ogóle nie sprzątałam swojego pokoju, się nie myłam, no fatalne. I po prostu wszystko, co robię, to jest moim wolnym wyborem. I to się łączy z tym hejtem, że właśnie ten człowiek wybiera dobrowolnie, żeby swój wolny czas zamiast sobie dorzucić do portfela, to tobie dorzucę do portfela, no już w takim ogólnym sensie, nieważne czy tam prowadzisz online działalność czy nie, wiesz o co mi chodzi i w sumie na tym to zakończę. Kolejny punkt, który ja mam, się nazywa bierz same dobre rzeczy. I to jest właśnie to, że jak ćwiczę z Chodakowską, bo ja po prostu sobie ćwiczę z Chodakowską i właśnie pod koniec na treningu ona mówi i bierzemy same dobre rzeczy. I ja tą, można by powiedzieć, tą afirmację, te zdanie wzięłam po prostu tak 100% do siebie, ponieważ po treningu się ma takie super jakby emocje, ci co ćwiczą i trenują to wiedzą o co chodzi. I to jest to, że dosłownie nawet z negatywnej sytuacji, ponieważ... W sumie nie ma negatywnych sytuacji, są tylko neutralne i wszystko tak naprawdę nie wiemy, czy będzie miało dobre lub złe zakończenie, ponieważ życie się cały czas kręci i nie wiadomo, czy jakaś sytuacja będzie dobra lub zła. No ale bierzemy same dobre rzeczy z hejtu, czyli jeżeli właśnie mówię, ktoś ci dorzuca do portfela, no to ktoś mi dorzuca do portfela, jeżeli ktoś mi da łapkę w dół albo jakiś fatalny komentarz, ja na tym mam zasięg i mnie to nie interesuje, co tam jest napisane. Właśnie z punktem numer 1 to też się łączy, że ja nie mam czasu tego czytać i no bo mówię, tylko mi rosną po prostu liczby, no to jest po prostu zabawne i nie wiem, co jeszcze tutaj mam po prostu dodać i warto jest mieć wybane na takich ludzi lub takie sytuacje, i brać z tego same dobre rzeczy i brać z tego same zyski. I moje koleżanki się z tym zgadzają, że im więcej ktoś... No, wszystko tylko idzie do góry. Pieniądze, zasięgi, samopoczucie, nie wiem, jakby im... to też jest taka w sumie półzasada fizyki, że im większy po prostu opór, tym więcej idzie w drugą stronę. Jeżeli kogoś im bardziej nienawidzisz, to ta osoba... I jeszcze bardziej właśnie odskoczę, że im bardziej kogoś tak naciskasz, no to tak zepchniesz tą osobę. Ja sobie właśnie to wyobrażam jak taką trampolinę, że jest po prostu taka trampolina, czy nie, że jak lekko skoczysz, no to lekko się odbijesz, a jeżeli bardzo mocno skoczysz, no to bardzo mocno się odbijesz i jak wpadniesz w jakieś ekstremalne gówno, to się tak odbijesz, że ty nawet nie wiesz, kiedy ten lot w górę się w ogóle zaczął, więc to też jest taka mini motywacja.
Kolejnym punktem to jest to, żeby spojrzeć na to, co ta osoba osiągnęła sama w życiu. Bardzo często osoby hejtujące są to po prostu ludzie, którzy nie osiągnęli dosłownie nic i mnie to też bawi, ponieważ bardzo dużo osób hejtujących mnie kiedyś to są youtuberzy, którzy teraz nagle mi piszą miłe komentarze, a ja dosłownie mam screeny i dowody, że najpierw dosłownie pisali mi fatalne komentarze, więc jakby bye, to jest po prostu pogrążanie samego siebie. Niektórzy ludzie cały czas oglądają moje jakieś tam instastory i ja mam takie, czy ty masz hobby? Jakby ci ludzie są po pierwsze starsi ode mnie, jakby czy wy naprawdę nie macie co robić, to jest naprawdę zabawne i wy to też wyjście do siebie, że ci ludzie nie mają co robić, ci ludzie nic nie osiągnęli, bo jeżeli ktoś ma tyle właśnie wolnego czasu, co się łączy z punktem numer jeden i z tym punktem, że ma się, że wszystko jest wolnym wyborem i skoro ta osoba ma tyle wolnego czasu, i na dodatek jej wolnym wyborem jest, żeby cały ten duży czas, no bo dajmy na to, jest bezrobotna. No to dajmy na to, nie wiem, osoba numer jeden, hater, jest po prostu bezrobotna. I oczywiście tu dochodzi ten kolejny punkt, że wszystko jest wolnym wyborem. Więc są dwie osoby, dajmy na to, bezrobotne. Jedna będzie cały dzień siedzieć w pokoju zamknięta na laptopie i pisać jakieś po prostu kretynizmy, gdzie po prostu ty z tego zyskujesz, bo bierzemy same dobre rzeczy. A kolejna osoba bezrobotna, nie wiem, zacznie kanał na YouTubie, będzie cały czas wysyłać swoje CV, będzie pisać CV, albo będzie robić jakieś kursy, będzie oglądać filmiki na YouTubie, jak się polepszyć, jak dostać pracę, albo weźmie pracę przysłowiowo w Żabce i te zarobione pieniądze wtedy zainwestuje na biznes i albo, no wiecie o co mi chodzi, że są dwie osoby bezrobotne i takie co zapierdzielają po swój sukces, co po prostu są właśnie człowiek sukcesu, nie ma czasu na hejt, no i są też osoby, które po prostu nie robią dosłownie nic, bo bardzo często to osoby same są grube, no bez nienawiści do grubych, taka przenośnia, to wiecie o co mi chodzi, że te osoby, które właśnie piszą, że ha, jesteś gruba, albo ale k, albo nie wiem co, jakieś naprawdę kretynizmy, albo najlepsi są ludzie, którzy piszą mi dobre komentarze, a za plecami piszą złe rzeczy, ale to już jest inny odcinek. Po prostu mi chodzi o to, że te osoby, które was hejtują, nie osiągnęły nic. To tak samo bardzo często, jak macie przy stole jakąś taką ciotkę, która mówi, no kiedyś lub, a sama ma piątkę dzieci i jest nieszczęśliwa w związku, bo mąż ją bije, a cały czas was przy stole tak przyciska, że o, kiedy kogoś tam przywieźć, no, wiecie o co mi chodzi. Ja też się staram trochę poprawić swoje polskie słownictwo, ponieważ czasami właśnie też mi ludzie tam piszą hejt, ale ja z tego biorę same dobre rzeczy, ja po prostu wiem, że muszę bardziej się podszkolić po polsku, no bo już coraz im dłużej żyję, tym mniej mieszkam w Polsce, więc to po prostu biorę do siebie i moim wolnym wyborem jest, czy ja się nauczę tego języka, czy nie. Ale hejtować mnie nie trzeba, bo w sumie można, ale jeżeli ktoś obejrza ten filmik, no to po prostu wie o co chodzi. Jeżeli macie jakieś inne przemyślenia, no to napiszcie oczywiście w komentarzu. No i chciałabym pozdrowić również te osoby, które wspierają mój kanał. Jeżeli chcesz to włączyć, to zobacz sobie na dole. No i widzimy się w kolejnym odcinku. I jeszcze przepraszam, że jest tak mało na kanale, ale ja pracuję. I oprócz tego, że pracuję, robię jeszcze różne kursy, egzaminy, no i robię jeszcze inne rzeczy, więc no mam pełny grafik, tak jak punkt numer jeden, ale staram się jak najczęściej dodawać filmiki na kanale. I odkąd zaczęłam właśnie pracować, to się czuję bardzo fajnie, ponieważ no po prostu jakoś tak mi się chciało jeszcze przekazać Wam trochę motywacji. Więc miłego dnia, napiszcie z jakim punktem się najbardziej właśnie zgadzacie, no i do następnego filmiku, nie mogę powiedzieć kiedy będzie, ale staram się jak najczęściej dodawać. Mua.